Dzień dobry, Reni Merek, witajcie witajcie w kolejnym w odcinku naszego życia. Muszę coś wykombinować, bo mamy dla Ciebie prezent, Rafciu, ale urodziny już miałaś, więc pod choinkę, więc poczekaj. Ja najpierw przyniosę po choinkę, żeby to było pod choinką. Tutaj akurat skorzystam z tego, że gwiazdka mi się oderwała i mam jak ją złapać. Dobra, to będzie prezent pod choinkę, więc tu jest choinka, tu jesteś Ty, a tu jest prezent. Ta-dam! Dla mnie? Miałam Ci kupić, mieliśmy kupić, ale wiedzieliśmy, że gdzieś jest. W tym remoncie to nie było proste, ale się znalazło. Dziękuję, chciałem to bardzo. A co to jest? To jest taki przyrząd, dzięki któremu Ada nie będzie mnie już nazywała grubolem. Czyli waga kuchenna. Tutaj się mierzy, ile na przykład ptasiego mleczka dzisiaj zjadłem. Dzisiaj zjadłem go nie wiem, czy ona ma taki limit. Tutaj by nie pomieściło. To dwie wagi trzeba, jeszcze jedną tak, kupić. Jeszcze drugą mi na święta kup. Dobra, będzie do kompletu. Mhm. I wtedy tyle się zważy, że będzie tak, że można tyle zjeść. Tak. A w ogóle to. Tak jestem, bo się jedną ostatnio nie najadam. O, przysięgam, że kiedyś wreszcie pojawię się tutaj u Was, do Was. Pojawię się przed Wami w wydaniu ogarniętym, a teraz jestem znowu w wersji roboczej. Jesteśmy po pracy, makijaż już zmyte, włosy się suszą. Zaczynamy wieczór. Tak, imprezka nasza w stylu domowym. Drodzy Państwo, waga kuchenna przetestowana. Adziocha tutaj pracuje nad tajnym projektem, nic nie zdradzamy. Ja się bardzo. I powiem Wam, wszystko wypaplam, tylko jeszcze teraz, bo nie mogę. Nie, teraz nie możemy jeszcze wypaplać, bo byśmy zdradzili za dużo. Tak, ale dokładnie. Się i oczywiście na ostatnią chwilę i mam nadzieję, że wszystko się uda. A my teraz przechodzimy do kalendarza adwentowego. Zobaczmy, co my tutaj mamy, drodzy Państwo. 17. Herbata zielona z pigwą i cytrusami. Drodzy Państwo, do wygrania dzisiaj jest 5000 spoko złotych, które by się przydały bardzo w sumie. No. I mamy gwiazdę. No i niestety. Zaraz gwiazda. Jeszcze taka propos niczego, muszę Wam pokazać dzisiaj, dlaczego ja w ogóle lubię grać w gry. Znaczy to jest jeden z wielu powodów, dla których lubię grać w gry, ale zobaczcie, jakie tu są widoki. Na przykład lewą ręką steruję, to nie widać. Ale teraz na przykład Egipt sobie zwiedzam w Asasynie. No i wygląda to pięknie i można wchodzić na dachy i sobie oglądać no z takich miejsc, z których normalnie bym raczej, no raczej jakbym pojechał do Egiptu, to bym nie wchodził na wszystkie dachy i nie oglądał tego wszystkiego z góry. No chciałbym, ale mogłaby mnie policja zamknąć, a tutaj jak mnie ktoś łapie, to po prostu strzelam na niego z łuku, no. A w realnym życiu to gorzej by to wyszło trochę, no ale jest przepiękne to wszystko. Te gry są teraz masakrycznie piękne. No dobra, przyznaję, że po pracy nie zrobiłam dziś nic innego. Siedziałam od 23:00 6 godzin. Jest 5:25. Jak nic nie zrobiłaś, przecież taką niespodziankę zrobiłaś. No właśnie, poza tym, ale jak już się wciągnęłam. Ogólnie to, oczywiście wychodzi, że robię to na ostatnią chwilę, ale zaczęłam to robić w listopadzie. Ada zrobiła takie coś, że po prostu kopara opadnie na święta. No jak przyjdzie, bo oczywiście mogłam załatwić to wcześniej, bo planuję to wszystko i nie tylko planuję, już sobie tworzę od listopada, tylko że to jeszcze muszę, no już zamówiłam i musi do mnie przyjść i ja wszystko opowiem i bardzo się jaram, no ale teraz liczę się z tym, że może nie zdążyć na święta.
No, ale zamówiłam najszybszą opcję i tak dalej, więc no może się uda, ale dumna jestem bardzo i cieszę się mega, 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 nawet jak później przyjdzie, no to myślę, że i tak będzie fajna niespodzianka. Tymczasem, tak jak mówiłam, jest 5:25, Rafał bardzo dzielnie mi towarzyszył, trzeba to przyznać, gra sobie. Co grasz teraz? I w ogóle tak się znowu poprzestawialiśmy przez te wyjazdy i nie tylko wyjazdy, że tak po pracy przesiadujemy. Później oczywiście rano, no rano albo i w południe odsypiamy, ale jutro chcieliśmy dużo załatwić. Właściwie to chcieliśmy to załatwić, te wszystkie sprawy dzisiaj, ale zaspaliśmy, bo też poszliśmy spać mega późno. Także trochę nam się tu wszystko poplątało. Ale to my zawsze mamy taki tryb jak tak, nocny. My tak ciągle mówimy, że się przestawimy, ale tak nam najlepiej się funkcjonuje ale w sumie. Mamy się przestawić? No bo większość rzeczy, które możemy załatwić, są dostępne w tych godzinach, w których my nie jesteśmy dostępni. Zwykle tak ostatnio jest. Tak. No, czwartek mamy wolny, więc jeżeli nie jutro, no to ogarniemy wszystko w czwartek. Można powiedzieć, że tak naprawdę to musimy się dostosować do trybu pracy i po prostu to tak musi być. Mhm. No. Dlatego siedzimy do piątej. Tak. Coś lepszego. To ich nie przekona. I cóż, jeszcze chciałam coś dodać, ale nie wiem co. A, no i jeszcze chciałam parę rzeczy dzisiaj załatwić. I, o wiem, z vlogami. Właśnie przez to, że się tutaj zajęłam, to mamy straszne zaległości, ale też nie do końca przez to, bo mieliśmy przygotowany film, ale YouTube nam go nie chce przetworzyć, więc czasami są jakieś takie opóźnienia tym spowodowane, no właściwie nie wiemy co teraz zrobić, bo ten film zaczęliśmy od nowa przerzucać jeszcze raz, przerzucił się i też się nie przetworzył. Więc no dobra, nie wiem, to musimy już sobie sami ogarnąć, ale vloga już tym razem kończymy i znowu było bardzo domowo. No ale tutaj tyle się działo, tylko no nie mogę jeszcze tego pokazywać i o tym mówić, ale warto poczekać. Pokażemy jeszcze oczywiście, co się dzisiaj działo na naszej relacji, bo... Dzisiaj sercownicy życzyli sobie wesołych świąt w różnych językach i proszę bardzo, Rafciu, mam dla Ciebie wyzwanie. Co to jest za język? Bo ja już wiem, bo już mi Monika napisała. Albo przeczytaj najpierw to na głos. Wszystkiego obejnego nagody. Dobra. Jakiś słoweński. Inny. Węgierski. Kaszubski. Naprawdę? No! No to... Monika nam tu podesłała. Okay. Ciekawe, jak to się wymawia tak naprawdę. Mamy dalej. Uwaga, o to przeczytaj. O, w nowym roku wszystkiego dobrego. Nona Milagrosa dała nam tu takie wyzwanie, ale gdzieś tu można sobie dźwięk odpalić, no nie na screenie, ale chętnie odsłucham. Może uda mi się życzyć komuś wesołych świąt po chińsku w tym roku. To tył trzeba przyznać. A może, z góry do dołu. Artur Bieliński, Frohe Weihnachten, no to domyślam się niemiecki. Tak jest. Domowelowe. Buen Natale e Felicie Anno Nuovo. Obstawiam portugalski. Albo portugalski. Nie, włoski nie. Hiszpański albo portugalski. Hiszpański nie, bo to jest Feliz Navidad. Castella de Novo gdzie było? W Portugalii. Nie pamiętam. No sprawdzimy byliśmy? To. Byliśmy tam, że... Ale no. To było... Co to było? Castella de Novo. No taki zamek w Portugalii. W Portugalii? Nie, w Neapolu, we Włoszech. We Włoszech. Hiszpanii. W Neapolu, w Hiszpanii. Dobra, to sorry. Dlatego nie wiem. Tutaj mamy Feliz Navidad. Glam Madame. I tutaj nam jeszcze podesłała taki piękny tutaj cytat. Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie. O, to trochę smutne. A, nic lepszego. W twoim przypadku. Nie, no piękne, najpiękniejsze oczywiście. Patrycja Wołoszyn napisała nam, że bardzo lubi nasze zadania adwentowe. Chociaż nie napisała, że bardzo, bo napisała jak ja lubię. A jak to nie wiem, czy bardzo, czy nie bardzo. Frohe Weihnachten, czyli również język niemiecki na czekoladzie wedlowskiej. Jaka fajna choinka narysowana. Widziałeś? No widziałem. Czat. Fajna. Dario Davis, który nagrywa z Norwegii. Czekamy na relacje z Anisse Mors. Gujul, Anisse Mors. To jakieś kurde. Anisse.
To nie są jakieś te elfy? No, nie jestem pewna. Peperkake. Co to? Nie widzę, kurczaki. Kurczaki nie widzę. Ale Gujul, wesołych świąt po norwesku. Może tam nie widzisz kurczaków, bo jakbyś widziała, to... A tu moja mama też, Feliz Navidad. Moja mama już, nie wiem, no 2 lata na pewno, ale codziennie w Duolingo ćwiczy sobie, uczy się hiszpańskiego. I naprawdę to już jest taki nawyk, że naprawdę gdzieś tam widzi jakieś napisy, coś tamten. Ona wszystko rozumie. Tak, taki samouk to jest. Mm-hmm. Natka również po norwesku, Gujul i takie te piękne krasnale ich świąteczne tutaj są. Godjul? Gojul. Godjul. A to już zadanie na kolejny dzień. A jeszcze tak wyjaśnię, co to się działo dzisiaj od rana i po południu, bo szliśmy gdzieś z prezentem do pokoju obok. Moja babcia świętuje, dopiero świętować będzie jutro, obchodzi dzisiaj, to takie jest. Babcia ma 2-dniowe urodziny, zawsze tak jest, co roku. I impreza będzie jutro, dzisiaj właściwie, bo już się zbliża 6 rano, ale dzisiaj już się wybraliśmy z życzeniami, z prezencikiem i zjedliśmy sobie razem obiad, a jutro ma być jakiś rodzinny torcik, jak tam się zgramy w czasie, nie wiem, bo idziemy do pracy. I później jeszcze mieliśmy odwiedziny na basenie z Remciem. Przyszli Maciek, ała, babcia właśnie i moja mama i się pluskali i w ogóle było bosko i ja po prostu jestem zakochana w radości Remka na wszystko, co nowe i to jest takie cudowne, jak on odkrywa świat i w ogóle. Uciekamy już dzisiaj. Dziękujemy pięknie za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. Obiecujemy, że już później będzie mniej pościelowo, piżamowo. Jeszcze tylko jutro idziemy na cały dzień do pracy, ale no może, jeżeli nam się uda zwlec z łóżka za kilka godzin i ogarnąć, to jeszcze wyskoczymy na miasto i coś ciekawszego się będzie działo, ale nie gwarantuję. Do zobaczenia jutro! Thank you.